Warszawie, w jakimś sensie po Warszawie, ale po wystawie Miasta na sprzedaż, która opowiada o reklamie zewnętrznej w mieście. Reklama zewnętrzna może z jednej strony miasto zamieniać w wielką metropolię, dodawać mu blasku, dodawać ulicom koloru, może sprawiać, że miasto jest w jakiś sposób pociągające, ale z drugiej strony może być takim żywiołem, rodzajem jakiegoś takiego bluszcza albo narośla na fasadach domów, albo może też właśnie przejmować całe budynki i być z kolei jak jakiś wielki King Kong, który rozsadza czy też niszczy miasto. I rzeczywiście jest to forma, która istnieje w bardzo różnych skalach. I my przyglądamy się na wystawie Miasto na sprzedaż reklamie od XIX wieku, dlatego że to jest bardzo moment takiego intensywnego wzrostu miast w ogóle w całej Europie. A w Polsce Warszawa też przeżyła swoją, można powiedzieć, rewolucję przemysłową, swój boom i taki gwałtowny wzrost, ale ten wzrost miał pewne ograniczenia czy trudności. To było miasto, które było pod zaborem rosyjskim, było ośrodkiem podległym Petersburgowi i jednocześnie ściskały je w takich kleszczach fortyfikacje. Dlatego budynki bardzo często rosły w górę i jedne były niższe, drugie wyższe. Stare budynki były burzone albo nadbudowywane w sposób niekontrolowany często, bez żadnego właściwie planowania urbanistycznego. I ten ogromny chaos spowodował, że w mieście pojawiło się też mnóstwo pustych ścian, ścian, na których naturalnie pojawiały się reklamy, ale też wielka taka wynalazczość ludzi i różnych pojawiających się masowo nowych sklepów, przedsiębiorstw nie była w jakiś sposób regulowana. Skrzyżowanie Nowego Światu i Alei Jerozolimskich i budynek Empiku, który, jak tu widać, właśnie między innymi właśnie już w 1966 roku jest całkowicie czysty. W roku 2011 jeszcze jest oblepiony reklamami. Natomiast tu się zdarzyła dosyć precedensowa historia, ponieważ syn architekta, który stworzył ten budynek, odwołał się do prawa autorskiego i wygrał proces, który spowodował, że budynek został ogołocony z reklam i jakby no, odzyskał swój pierwotny, prawdziwy kształt. Ta cała dyskusja tak naprawdę o reklamie ma różne wymiary i to nie jest tylko estetyka miasta. Chodzi też bardzo często o to, że reklama tak naprawdę ujawnia przestrzeń publiczną. My dlatego zrobiliśmy wystawę o reklamie, bo zajmujemy się właśnie miastem, zajmujemy się przestrzenią publiczną, a reklama istnieje na styku tego, co jest prywatne i tego, co publiczne. I właśnie dlatego jest bardzo ciekawa. Jest taką doskonałą ramą, takim kadrem, w którym wspaniale widać właśnie wszystkie problemy z zarządzaniem przestrzenią, z brakiem planowania. Widać, w jaki sposób interesy prywatne są spychane, interesy mieszkańców są spychane przez taką brutalną komercjalizację przestrzeni. Czy też jakie problemy mają zwykli mali przedsiębiorcy, prawda? Więc to, że właśnie reklama jest tak bogata, że wielu specjalistów z tej branży mówi, że w reklamie jest wszystko, tak jak w życiu. No i rzeczywiście problemów jest mnóstwo i ona też istnieje w bardzo różnych skalach i na przeróżnych poziomach. Jest tutaj taki malutki montaż filmów, które no, przedstawiają, nazwijmy to, życie sklepowe głównie. To znaczy jakby to, że to co kupujemy, to jak eksponujemy. Kilka minut, myślę, naprawdę dobrej zabawy.